2 minuty 15 sekund do końca połowy. Druga próba postawy do zdobycia około 16 jardów. Bardzo dobrą piłkę, znowu patrz! I bardzo dobry bieg! Flaga, to nie za facepastek. Zwolnikom z Kuzari, ale sędziowie rzucają uwagę. Przewinienie którejś z drużyn. Przymanie, numer 68, atak. 10 yardów karę z miejsca fiał. Powtórzenie, druga próba. Kolejna próba nieudana. Szczecinanie przystępują do spadku. Na 40 do końca pierwszej połowy spotkania. Gospodarz dostał klucz pod skutkiem, gdzie chyba biali, gdzie trzecia próba husarzy. Ponownie nasz rozgrywający przy piłce. Bardzo dobry bieg Mateusza Dubickiego. Na moment husarze przystąpią do swojej czwartej próby. Co spać się chce? Prawe na żądanie? Husaria. Druga przerwa na żądanie. Czwarta próba zawodników ze Szczecina. Pierwsza próba do zdobycia 10 jardów. I akcja rzutowa Sparta. Na szczęście dla nas podanie niekompletne. Tak. Co ten strunął w załapie? I kolejna akcja rzutowa. I kolejne podanie niekompletne. Jakcja rzutowa, podanie niezłapane i zawodnicy z Warszawy przystąpią za moment do swojej czwartej próby. Przerwa na żądanie. Sportant. Ładna próba warszawian. Zapewne zdecydują się na wykop piłki. Zdala od swojego pola punktowego. Kłonie tak jak mówiłem. Czekaj!
kibicy ze Szczecina nawet nie dotykali piłki. Mamy również o konkursie dla osób towarzyszących naszych zawodników. Należy podejść do namiotu i powiedzieć, kim jest zawodnika, od którego się jest. Dostaje się numerek. Na koniec spotkania nastąpi losowanie nagród. Można wygrać nasze klubowe gadżety, czapeczki, koszulki. Zwycięskiej ekipy. Poza Pinokiu i Wagna Piwa. Chłopcze! Chłopcze są! Pięknie! Sekund zostaje Pierzego. Jeden sekund zostaje. Przerwy na żandarmie. Pysoria. Brawami. Nie mam pojęcia, jaką zachowania tylko jest. Gdzieś po boisku. Niestety podanie nieudane i koniec pierwszej połowy.